Ha, dramat. Witaj, Damianie. Witaj, Remku. Ty także nie cierpisz tych zimnych, zimowych poranków? Trzeba się tak długo rozgrzewać. Mnie to nie przeszkadza. A gdy zamarzną zwrotnice na rozjazdach, to oznacza więcej czekania. Do zobaczenia później, Damianie. O nie! Nie zatrzymam się! Witaj, Damianie! Jak się masz? Cóż, niezbyt dobrze, jak widzisz. Właśnie prawie miałem wypadek. Nie użyłeś piasecznicy? Zużyłem cały piasek. Zapewne w magazynie także już go nie ma. Witaj, Damianie. Czyż to nie miłe? Tyle pracy i wszyscy zadowoleni. Cóż, może ktoś się cieszy. Mnie spowalniają dodatkowi pasażerowie. Szybciej, siadajcie! Dramat. Ruszamy! Nareszcie! Gdy Damian wyruszył w drogę, Skałek poczuł, że świąteczny nastrój uleciał mu przez komin. Ojej! A kiedy dojechał do magazynu, był już zupełnie nie w humorze. Damian strasznie narzekał na zimno. Mnie mówił, że w magazynie nie ma dla nas piasku, a jest go dużo. Mnie powiedział, że spóźnia się przez pasażerów. Damian chyba postanowił zmienić święta w wielkie marudzenie. Myślę, że się uśmiechnie, gdy zobaczy nasze dekoracje. Dramat. Śnieg i piasek zmieniły się w wielką breję i mam teraz mokre i brudne koła. Cóż, ja się czuję jak nowy. Gruby zawiadowca obiecał nam, że odmaluje wszystkich na zimę. No proszę, a my nigdy nie możemy się niczego doprosić. Chudy zawiadowca też chce tak zrobić. My także mamy zostać wkrótce odmalowani. Wkrótce odmalowani? Tylko kiedy to będzie? Mamy przecież tak dużo pracy. Wozimy dodatkowych pasażerów. Musimy zapamiętać zmieniony rozkład jazdy. Czekamy na śniegu i zimnie. Piasek się kończy. Nagle Emilka też coś usłyszała. Co to za hałas? Tomku, czy robisz mi jakiś kawał? Ale Emilka nigdzie nie widziała Tomka. Heniu, czy to ty? Ale Henia też tam nie było. Emilka pojechała tak szybko, jak mogła. Ale gwizdanie i wycie było słychać tuż za nią. O nie! Może nie ma logicznego wyjaśnienia. Może to naprawdę są wagony strachu. Emilka jechała szybciej i szybciej, próbując uciec przed wagonami strachu. Wtedy zaczęły się kłopoty. Emilka zbyt szybko weszła w zakręt. Rury się obluzowały i stoczyły z platformy. Na pusty kocioł! Przynajmniej nie słyszę już tych strasznych wagonów. Pewnie pojechały za inną lokomotywą. Wezwano Kamusia, aby pomógł podnieść rury i poukładać je na platformie. W tym czasie Tomek wjeżdżał do portu. Karolku, czy masz dla mnie kolejny transport rur? Cierpliwości, Tomku. Jeszcze chwilę. Czuję, że zrywa się bryza od morza. O nie, to wagony strachu. Przecież nie ma żadnych wagonów strachu. To tylko wiatr dmucha przez te rury. Naprawdę? Ach. Te parowozy. Bosmanie, a mówiłeś, że tak gwiżdżą?
i wyją wagony strachu. Tak było, ale może to był tylko wiatr, Tomku. Ty po prostu zrobiłeś nam kawał. Ho, my już tak przecież mamy. My portowe diesle. Tej nocy Emilka wróciła do domu bardzo późno. Och, Tomku, miałeś rację. Wagony strachu jeżdżą po torach. O czym ty mówisz? To ty miałaś rację. Jest całkiem logiczne wyjaśnienie. Naprawdę? Ale ja słyszałam! I one mnie goniły i... Jakie wyjaśnienie? To był kolejny kawał Bosmana. Ten dźwięk to był wiatr, który gwizdał w rurach. Wiatr? Który gwizdał w rurach? O, ja rozumiem. Wiedziałam, że to coś takiego. I wcale się nie bałam. Ale wszyscy wiedzieli, że tak naprawdę Emilka się bała. Po tej historii nikt nie wspominał już o wagonach strachu. Lokomotywy miały dużo więcej pracy niż zawsze. Na żurzel i popiół, co za dzień! Jeszcze nigdy nie widziałem tylu pasażerów! Ja się cieszę! Znacznie więcej osób może podziwiać mój piękny czerwony lakier! O tej porze roku gruby zawiadowca martwił się, czy wszyscy dotrą tam, gdzie trzeba i na czas. Siadamy! Szybko, Kubo! Nie ma czasu na pogaduszki! Hop, hop! Nikt nie może się spóźnić! O, co to? Ojej! Wystarczy tych śmiechów, Tomku i Kubo! Jedźcie już! Tak jest! Ruszamy! O! Tej nocy Kaczor został w Domkowie, żeby rano odebrać dodatkowych pasażerów. Dobry wieczór! Witaj, Kaczorze! Miło cię widzieć! O nie! Tylko nie ten stary gaduła! Kaczor lubił opowiadać o dawnych czasach, gdy pracował na kolejach zachodnich. Te opowieści trochę denerwowały Kubę. A wiecie, że takie dni przypominają mi lato na wielkich kolejach zachodnich. Ej, znowu! Woziliśmy wtedy tylu wczasowiczów, że mówili o nas. Słoneczna linia. Pamiętam, że ciągnąłem wtedy sprytne wagony. Takie, które same odczepiały się podczas jazdy. Dzięki temu zawsze zdążyliśmy na czas i nie było żadnych opóźnień. Jej, nigdy nie słyszałem o tych sprytnych wagonach. Ale trzeba z nimi uważać. Gdy jedzie się zbyt wolno, potrafią wpaść na ciebie od tyłu. Wymagają umiejętności i wyczucia. To jest łatwizna. Te niemądre opowieści zachodnie. Są dwa sposoby na wykonanie zadania, Kubo. Zły sposób albo sposób kolei zachodnich. Jutro będzie nasz najbardziej pracowity dzień w roku. Sam nie wiem, jak dowieziemy wszystkich i wszystko na czas. Gdy Kuba usłyszał słowa grubego zawiadowcy, podsunął mu pomysł. Wiem, co pomogłoby rozwieźć wszystkich pasażerów na czas. To są sprytne wagony. Sprytne wagony? Mów dalej, Kubo. I Kuba opowiedział zawiadowcy o tym, jak sprytne wagony pomagają unikać opóźnień. Kręty tor! Spójrz tylko na to! Spokojnie, Tobiku. Poczekaj na swój sygnał i pojedź prosto na stację. Naprawdę łatwo ci mówić. Dobrze, tylko który jest mój? Pamiętaj,
Zielone znaczy jedź, czerwone stój. Uważaj, głupiutki parowozie! Ja! I patrz na sygnał. Wybacz, Gabrysiu. Spokojnie, Tobiku. Jeszcze raz. Dasz radę. Jeden z nich musi być mój. Tobiku, uważaj i patrz na swój sygnał. Wybacz, Heniu, tych sygnałów jest tu tak wiele. Chodź. Przez cały ranek Tobik tylko ruszał w przód. Wybacz. I cofał się. O, moja wina. Patrząc na zmieniające się czerwone i zielone sygnały, miał w głowie coraz większy zamęt. Ojej! Och, Tobiku, pojedź wreszcie. Bardzo bolą mnie zderzaki. Chwileczkę, Haniu. Zaraz ruszę, obiecuję. Ej, stój! No co jedzie? Tobiku, ależ to nasi pasażerowie. Dzień dobry, Tobiku. Prawda, że ładny dziś dzień? Ciekawe. Tobik zawsze mi odpowiadał. Tobiku? My się chowamy? Co? Nie, tylko odpoczywam. Znalazłem! Bo bawimy się w chowanego, prawda? Ja się nie chowam. Ja tylko liczę sobie cegły w tym murze. Ile to ich było? 98? 99? Damian był lokomotywą, która lubi narzekać. Ale mówił prawdę o jednym ze swoich pasażerów. Marudny pasażer Damiana narzekał prawie tak jak on sam. Narzekał, że Damian będzie spóźniony. I narzekał, że jest ciasno w wagonach. I narzekał, że Damian jedzie zbyt wolno. Co się dzieje? Szybciej! Czemu stoimy? I narzekał, że Damian jedzie za szybko. Jechał za szybko. Okropne. Co za straszne koleje. Tak nie może być. To niewyobrażalne. Witaj, Damianie. Czy wszystko dobrze? Nie, mam bardzo marudnego pasażera, Mikołaju. Ciągle narzeka, nawet wtedy, kiedy nie ma żadnego powodu. Naprawdę? Nie ma powodu? Co? Może teraz ma, ale zadbam, żeby nie miał. Damian pojechał odebrać wagony z magazynu. Witaj, Damianie. Co ty tu robisz? Zabieram dodatkowe wagony, żeby dzisiaj wszyscy pasażerowie mieli dużo miejsca. Nikt nie będzie miał powodu do narzekania. Ale, Damianie, Skałek będzie ich potrzebował dla swoich pasażerów. Tego wieczora Damian nie spóźnił się po swoich pasażerów. Zapraszam wszystkich do środka. Dzisiaj każdy ma mnóstwo miejsca. Ale pasażerowie Skałka nie mogli pojechać. Hej, Damianie! Dlaczego zabrałeś moje wagony? Zawracaj! Uważaj, człowieku! Ja się nie zgadzam! Gdzie? Niech pan coś zrobi! Czemu pan tak stoi? Damian jechał zadowolony, gdy nagle zobaczył przed sobą robotników na torach. O nie! Roboty na torach! Jeśli zwolnię, marudny pasażer na pewno zacznie narzekać. Nie wolno! Więc Damian nie zwolnił. Damianie, zwolnij!
Robotnicy byli okropnie źli na Damiana, ale on był z siebie zadowolony. Był szczęśliwy, tak jak wszyscy jego pasażerowie. Oczywiście poza jednym. I Anatol został podczepiony do Kuby. Był z tego powodu bardzo zadowolony. Domyślam się, że takich wspaniałych lokomotyw jak ja na pewno nie ma na tych waszych kolejach zachodnich. O nie, ale... A czy wiesz, mój drogi, że jestem najbardziej czerwonym parowozem na całej wyspie Sodor? O tak, to wyraźnie widać. Mógłbyś jeździć tu cały rok i nie spotkałbyś takiej lokomotywy jak ja. Czy... Musimy jechać tak szybko, panie Kubo! Ja nie jestem powolny. Im szybciej dostarczymy te wagony na miejsce, tym szybciej wrócę na swoją stałą trasę. Proszę, niech pan zwolni! To jest niebezpieczne! Olek nigdy nie pędził z takim ładunkiem! Bzdura! Ja wiem, co robię. I jadę tak, jak jeżdżę zawsze. Gdy dojechali do wzgórza Gabrysia, Kuba puścił w tłok jeszcze więcej pary. Anatol pomyślał, że ma już dosyć tej przygody. Ojej! Ojejku! Ha, ha! Widzisz, Anatolu? Nic mnie nie zatrzyma! O! O nie! O, panie Kubo! Co to było? Gałąź na torach! Zacznij hamować! Próbuję, panie Kubo! Próbuję! Tomek wiózł grubego zawiadowcę z rodziną do opery, do miasta na kontynencie. Kiedyś ja też śpiewałam na scenie. Chciałbyś może posłuchać? Cóż, może trochę później. Mi mam. Lo, 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 lo. Żużel i popiół! Tomku, dlaczego stoimy? Tam przed nami! Spójrzcie! Tomku, cofaj! Cofaj! Tomku, uważaj! Piotruś! O nie! Zaraz się zderzymy! O nie! Anatol widział, że Tomek i Piotruś nie mają czasu, żeby wycofać się w bezpieczne miejsce. Wiedział, że musi uratować ich wszystkich. Zaraz w nas uderzy! Ekspres jedzie tu! Uwaga! Stój! Uwaga! Zeszło Uważaj, jak machasz tą swoją łopatą. Gabrysiu, może opowiem ci o tym, jak kiedyś odkopałam szczątki włochatego mamuta. Nie dzisiaj, dziękuję. Ekspres nie czeka na opowieści. Ten parowóz nie ma szacunku dla tych wyjątkowych opowieści. Marianka już prawie kończyła pracę na nasypie, gdy przyjechał Tomek. A on uwielbiał opowieści Marianki. Tomku! Witaj, Marianko. Nie dokończyłaś mi historii o tym, jak wykopałaś skrzynię skarbów. O, tak! To było kilka lat temu w ciekawej, suchej i żwirowej okolicy, gdzie nagle odkopałam skarb piracki. Jej! Były tam rubiny i emeraldy i diament wielki jak twój... Na zardzewiały szpadel! Coś znalazłam! Czy wiesz, co to jest, Tomku?
Wygląda na zwykłą rurę. Rurę? Bzdura. To na pewno jest maszt ze statku wikingów. Jestem prawie pewien, że to rura. Poza tym żegnaj, Marianko. Muszę już jechać. Tak, tak. Spodziewałam się. O, piękna sprawa. Co za odkrycie. O. O, to jednak jest rura. Nic, czego nie naprawi łopata pełna ziemi. Następnego dnia Tomek przejeżdżał obok tego nasypu, gdy zobaczył coś niepokojącego. Niech to zderzak! Marianka musiała uszkodzić tę rurę i jest przeciek. To może być niebezpieczne. Wilusiu i Beniu, chcecie się pobawić w zgadnij, co mam na łopacie? Śmiało, zobaczymy, czy zgadniecie. O, to dość trudne. Niech pomyślę. Czy to może kiść bananów? Źle? Jeszcze raz? Czy to wełna owcy? Nie. Jeszcze raz. Czy to... ziemia? Tak jest. Wspaniała ziemia. Sam mogę pociągnąć te wagony. Nie rozśmieszaj mnie. Te nieznośne wagony są zbyt ciężkie dla jednego z nas. Sam nie dasz sobie rady. Lepiej przestańcie się kłócić. Nie wiecie, ile macie szczęścia. Ja pracuję w kamieniołomie cały czas. A wy możecie oglądać resztę wyspy i wybrzeże. Może ty pojedziesz z tyłu, Marto? O nie, Tomku. Mam tu zbyt dużo pracy. Muszę ustawić kolejne wagony. Myślę, że Diesel może popracować za ciebie, aż wrócisz. Byłoby miło, jeśli Diesel się zgodzi. W sumie to wspaniały pomysł. A ja mam lepszy. Pojedziesz ze mną z przodu, Marto. Diesle są mocne i wszechstronne. Dwa diesle będą pracowały razem. Cóż, to prawda. Proszę, Tomku, zajmiesz się kamieniołomem, dopóki nie wrócę? Tada, Tomku, do zobaczenia. Trzeba przygotować kolejne wagony. Muszą dotrzeć do portu na czwartą. Ale musisz ich pilnować. Potrafią być ogromnie niesforne. Wiem, jak radzić sobie z nieznośnymi wagonami. Tomek zabrał się do pracy i przetaczał puste wagony, a pełne ustawiał w kolejce. Ale wagony były bardzo nieznośne. Nie lubiły być popychane. O, przestań! Nie lubiły być też ciągnięte. Nie, stój, daj nam spokój! Tomek zaczął się trochę niecierpliwić. Miał nadzieję, że Marta i Diesel niedługo wrócą. Och, uwielbiam jazdę nad brzegiem morza. Arr, jesteś lokomotywą bliską memu sercu. Dziękuję, że pozwoliłeś mi jechać z tobą, ale naprawdę musimy wracać. Śpieszysz się? Możemy wykonać kolejną pracę. Te wagony powinny pojechać do zajezdni. Ruszajmy! Aha! Przyjechali! Nareszcie! Nie jesteście Martą i Dieslem? Nigdy tak nie twierdziłem, prawda? Chyba bym to usłyszała. Ale te nieznośne wagony trzeba zawieźć do portu. Szukam kogoś, kto je zawiezie. Chciałbyś ze mną pracować, Tobiku? Mógłbyś pojechać z tyłu?
Za dużo tych nieznośnych wagonów, jak dla mnie. Poza tym muszę zabrać robotników do domu na kolację. Bądź cierpliwy, Tomku. Marta i Diesel na pewno niedługo przyjadą. Pan z lornetką wysiadł z pociągu na kolejnej stacji. Ciekawe, kto to jest. Jeździ naszą trasą w tej z powrotem i wysiada i wsiada na każdej stacji. Może to inspektor stacji? Och nie, chyba nie masz racji, Tomku. On często patrzy przez tę lornetkę, ale na drzewa. Może to jest inspektor drzew? Czy ktoś kiedyś słyszał o inspektorze drzew? Jesteś niemądry, Tomku. Tak, doprawdy niemądry. Późnym popołudniem Tomek znów zobaczył pana z lornetką. Witam. Jeśli mógłbym się o coś zapytać, to jakim pan jest inspektorem? Ja wcale nie jestem inspektorem. Oglądam ptaki. Próbuję znaleźć jakieś rzadkie okazy. O, lepiej pójdę na miejsce. A, ogląda pan ptaki. Oczywiście. Więc to tym się zajmuje. I dlatego tak obserwuje drzewa przez lornetkę. A żeby się o tym przekonać, wystarczyło zapytać. O, jesteś taki mądry, Tomku. Tak, doprawdy mądry. Tomek szybko jechał swoją trasą, gdy nagle rozległ się głośny alarm. Ktoś pociągnął za linkę alarmową i obsługa uruchomiła hamulce w wagonach. Stój, Tomku! Stój! Coś musiało się wydarzyć. Wszyscy zastanawiali się, jaki to nagły wypadek. Wybaczcie, chyba mnie trochę poniosło. Wydawało mi się, że usłyszałem tu śpiew bardzo rzadkiego ptaka i chciałem go zobaczyć, więc pociągnąłem za linkę. Tak czy inaczej, mój ptak już odleciał. Oglądanie ptaków to nie jest nagły przypadek, proszę pana. To prawda. Sama bym tego lepiej nie powiedziała. Co to za dźwięk? Moje koło chyba straciło swój kształt. Ania zauważyła, że od hamowania jej koło zrobiło się z jednej strony płaskie. Nie chciało się obracać. W tym czasie Kinga przyjechała do zajezdni. Kinga była naprawdę szybką lokomotywą. Witaj, Kingo. A co ty tu robisz? Jechałam tak szybko, że zgubiłam kilka śrubczarku. Muszę jechać do warsztatu na naprawę. Czy mogę zostawić tu na chwilę moje wagony? Oczywiście, Kingo. Gdy Kinga odjechała, w zajezdni pojawił się Tomek. Wybaczcie, Aniu i Klaro, muszę was na moment zostawić. Mam kurs do kamieniołomu. Cóż, gdybyś się tak nie wygłupiał, Tomku, wszędzie byśmy zdążyli. Tak, najpierw jechałeś zbyt szybko, a potem jechałeś zbyt wolno. Tomek pędził do kamieniołomu co sił w tłokach. –
Dzięki, Tomku. Puste wagony w samą porę. Nie ma sprawy, droga Marto. Tomek szybko wyruszył z powrotem, ale... Kinga przyjechała po wagony pierwsza. Przyjechałam zabrać swoje wagony. Jadę, Kingo! Opowiem ci dobry kawał. Jakie kwiaty lubią pszczoły? Poddaję się. One lubią bzy. Czarek śmiał się tak bardzo, że razem z innymi wagonami niechcący podczepił do Kingi także Anię i Klarę. A nasz Tomek już wrócił. Już prawie wieczór. Tylko proszę nie za szybko, Tomku. Tomku? Ale ty jesteś tam! A skoro jest tam, to kto nas ciągnie? Niech to zimne kotły! Stój, Kingo! Zawracaj! To jest nasza najszybsza jazda! I wcale jej nie lubię! Ja zamknęłam oczy! To pomaga? Nie, nie bardzo!